Witam bardzo serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj, jak założyć konto na Skrzeczu oraz jak go zainstalować. Zapraszam. Dobrze, więc żeby to zrobić, musimy wejść na oficjalną stronę Skrzecza, czyli skrzeczmeet.edu i klikamy dołącz do Skrzecz. Tutaj musimy podać swoją nazwę użytkownika. Ja się nazwę konto Piotra2. I musimy sobie wymyśleć hasło i tutaj wpisać i ponownie wpisać. Aha, pokazuje się to hasło. Po wpisaniu hasła klikamy dalej. Teraz klikamy w jakim państwie mieszkamy. Ja mieszkam w Polsce i klikamy dalej. Teraz podajemy miesiąc i rok, w którym się urodziliśmy. I klikamy dalej. Teraz wybieramy swoją płeć. I teraz podajemy swój adres e-mail. Musimy podać swój adres e-mail, aby zweryfikować, czy to na pewno jesteśmy my. I klikamy utwórz konto. No i teraz jakby mamy konto już utworzone, ale trzeba no jakby zweryfikować to konto, więc wchodźmy na naszą skrzynkę pocztową. No dobrze, powinniśmy dostać od takiego maila i wtedy klikamy potwierdź moje konto. No i oto mamy już potwierdzone konto, wejdę na poprzednią stronę i odświeżę. No i mamy konto już zweryfikowane. Teraz pokażę Ci, jak zainstalować Skrzecza. No dobrze, więc żeby go zainstalować, musimy wejść na stronę skrzeczmeet.edu Dowland i musimy zjechać trochę niżej i klikamy pobierz bezpośrednio. Teraz Skrzecz nam się zacznie pobierać, pobieranie trwa około minuty, więc się widzimy po przerwie. No dobrze, Skrzecz się już nam pobrał, więc wchodzimy w folder, gdzie się ten Skrzecz pobrał i klikamy w niego. Teraz nam się uruchamia instalator. Klikamy install. Powinno nam się wyświetlić takie okienko i klikamy finish. No i mamy już Skrzecza. Dzięki za obejrzenie.